Mieszkańcy mogą odwiedzać już osobiście większość gminnych jednostek, ale zachować muszą przy tym ostrożność. Interesanci przyjmowani w przedsiębiorstwie gospodarki miejskiej w Polkowicach powinni korzystać z domofonu znajdującego się przy wejściu do budynku i mieć założone maseczki ochronne. Podobnie sytuacja wygląda w polkowickim przedsiębiorstwie komunalnym, które otwiera się na mieszkańców, a także w przychodni zdrowia, której wejście będzie tylko od ulicy Kominka, czyli od strony dworca PKS. Skierowania do specjalistów, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań obrazowych będą do odbioru przy okienku przeszklonym w holu rejestracji. Do wznowienia działalności szykują się też pracownicy polkowickiej kultury. Ruszamy z działalnością merytoryczną. Już od 6 czerwca będą działały sekcje w Domu Kultury, oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów i przepisów, ale również oprócz tego rusza nasze kino tradycyjne przy ulicy Dąbrowskiego. Już od piątku, piątek, sobota, niedziela zapraszamy na projekcje i do Domu Kultury od poniedziałku zajęcia taneczne, wokalne, sekcja rysunku, również sekcja szachowa. Maseczki nadal są potrzebne w pomieszczeniach zamkniętych. Pracownicy poszczególnych instytucji zapewniają, że będą dbać o dezynfekcję. Będą oczywiście te wszystkie sale, urządzenia na bieżąco dezynfekowane, więc będziemy działać zgodnie z przepisami. To, czy uda nam się odnaleźć w nowej rzeczywistości, zależy tylko i wyłącznie od nas. Ważne jest przestrzeganie rządowych zaleceń. Z Polkowic, Klaudia Becker.